Witam Państwa serdecznie w Międzynarodowym Radiu Białoruś w programie Myśli o Polsce. W dzisiejszym programie bierze udział pan Aleksiej Dzermant. Witam. Piotr Piotrowski. Dzień dobry. Konrad Arkadiusz Hartung. Dzień dobry panie i panowie. Oraz Paweł Jański. W dzisiejszym programie będziemy odpowiadać na Państwa komentarze i tak roboczo zatytułowany jest nasz program Wszyscy na front, dyktatura w Polsce, miłość do Chin. Zanim zaczniemy odpowiadać, zapraszam Państwa do subskrybowania naszego kanału, do zadawania pytań, komentowania i polubiania naszych programów. Tak więc dobrze, czyli zaczynam czytać po kolei. I tak, od użytkownika Benchy2SY mamy taki komentarz. Polska ma być dumna z silnej armii i tylko z tego, jak Korea Północna. Silna armia, broń jądrowa, płoty nie do przejścia, jeszcze tylko boskiego umiłowanego przywódcy nam potrzeba. Na kogo stawiamy? Tusk, Hołownia, Kaczyński, marni, ale wierni. Wierni komu? Komu? Komu oni są wierni? Od razu... Polsce? Nie, Forsie. Chyba tak. No jak inaczej? Forsie i swojemu zwierzchnikowi z Białego Domu. Chyba tak? Bo inaczej jak? Ja nie mogę nawet tu logiku zrozumieć do końca. A, no wierni. Wierni swoim tam poglądom, pryncypom, duchu narodowemu. No coś takiego mogę wyobrazić, ale nie mogę, nie kojarzy się to wszystko z tymi nazwiskami dla mnie. No jak? Gdzie są ci panowie i gdzie ta wierność? To różne bieguny. Oni są wierni własnemu, własnej kieszeni. Mamonie. Chyba tak. Mamonie. Mamonie. Kolejny użytkownik. Hyprals. W Polsce nawet wstrzymali wypłaty pieniędzy z KPO, z Funduszu Czyste Powietrze. Polska na tą chwilę to bankrut bez płynności finansowej. Czyli Polacy już nie będą mieli czystego powietrza. Tak. No, wiecie, przecież, co ciekawe, kopalnie zamknęli, te produkcje, ile tam elektrowni zamknęli węglowych, no to jak to z tym czystym powietrzem? Co się dzieje? Dlaczego ono stało się nieczystym? Może te wiatry z zachodu trochę coś tam wniosą nieczystego, nie? Coś w rodzaju LGBT, coś w rodzaju tam zielonej rewolucji takiej, nie? Chyba mi się te wiatry z zachodu to akurat najwięcej zabrudzają powietrze i głowy ludzi. Kolejny użytkownik Cornelia 112. Ten płot to kolejny wał. Poprzednia ekipa zostawiła suche koryto, to ci chcą szybko nachapać się. No prawdopodobnie tak, prawdziwe. No, oni chcą nachapać się jeszcze lepiej niż ci poprzednicy. Tam oni się zmieścili, tam ile tam było? 400 milionów dolarów, tak? Za ten płot. Tak. Coś w tym rodzaju. Mhm. A tym już potrzebna 5 razy więcej. Chyba 2 miliardy dolarów oni mają. No, przecież to się rozwija, tam będą jakieś tam... Apetyty rosną. Tak, to już będzie jakaś wyższa technologia, to nie tylko jakiś płot. No jasne, tak, jasne, oczywiście. Okamerowane, z czujnikami, z kamerami termowizyjnymi, nawet tam jakieś czujniki w gruncie mają być zakopywane, które mają wyczuwać kroki ludzi, także to tak, to jest duży biznes. Na pewno duże pieniądze tam stoją. Kiedy wszystko było w porządku na granicy, kiedy nie czepiali się Łukaszenki, nie popierali tych naszych sukinsynów, to dlaczego nie trzeba było ani płotu, ani różnych tam czujników, nie trzeba było miliony, setki milionów i miliardy dolarów wyrzucać na ochronę granic? Setki milionów, a nawet miliardy wyrzucać na zbrojenie i te pieniądze mogłyby pójść na gospodarkę, na ludzi, na uzdrowienie. A co to się robi? O co to chodzi? Stara piosenka. Jeden rubel, jeden złotówkę, jeden dolar na zbrojenie. I co z tego wynika?
99 centów to idzie do własnej kieszeni albo do innej kieszeni. No, według tej ideologii gospodarczej, która panuje w Polsce, którą wprowadził Balcerowicz, no to przecież państwo nie powinno się zbytnio interesować gospodarką, bo według tego ten kapitalizm niewidzialna sam, ręka tak, rynku. On sam się reguluje, więc tam nic nie trzeba regulować. Niewidzialna ręka rynku już zawitała do bardzo widzialnych kieszeni Polaków i wyciąga tam co miesiąc to więcej na jedzenie, na gaz, na prąd i tak dalej. I tak będzie dalej, Polacy. Bo cały czas potrzebna dla Białego Domu i dla własnej kieszeni coraz więcej forsy. Nic dziwnego. Kolejny użytkownik, user DK7TW4YM3H. Mur buduje murarz z cegły. Płot może być drewniany, stalowy itd. W Polin świadomie obniża się poziom języka polskiego, aby trudniej odróżnić Polaka od polskojęzycznego. Polskojęzyczny nie czuje tych drobnych niuansów językowych. TVP i inne rzekomo polskie telewizje mówią mur, a pokazują płot. No, co na co starczy pieniędzy, no trochę sobie, no to zostają dziury w tym płocie. Znaczy z tego muru robi się płot, nie? A czy wy, koledzy, nie zazdrościcie Polakom takiego muru na granicy? To bardzo piękny mur, bardzo piękny. Nam się na pewno. To pewnie z zawiści tak krytykujecie. O takim murze tylko można marzyć. Kiedy u ciebie swoje pałac, potrzebne jego obnieść takim murem, żeby nikt nie przeszł. No, u mnie mam taką opinię. No tak, jeżeli tam ci bzdurnicy w Polsce, w rządzie polskojęzycznym chcą wyrzucać tam miliony, miliardy złotych na to, no co z tym zrobić? Durość jest durością. Wywalić ich stamtąd, ale, z urzędu. Ale, вот, co dla mnie osobiście jest takim bardzo ważnym i żałosnym w tej sprawie, to co będzie z Puszczy Białowieskiej i ze wszystkimi zwierzętami. Вот tutaj bardzo żałuję, że polska strona faktycznie zabija ten nasz las starożytny, zwierzęt i wszystkich, przyrodę, naszą przyrodę. Mówiąc delikatnie, wspólną. Im wszystko jedno. No to trzeba tych ofiar, prawda, to jest na tym ołtarzu tego, to trzeba poświęcić. No tak. A oni w to koryto chcą krwi nalić i pić z nich. O, to właśnie o to im chodzi. No ale no, to też taka... Według, powiedzmy, specjalistów, których tam już wypowiadają się na ten temat, to polska część tej Puszczy Białowieskiej znacznie więcej traci, gdyż migracja tych zwierząt głównie była ze strony białoruskiej na stronę polską i te populacje, powiedzmy tam, chociażby tam było, dokładnie to dotyczyło rysia, one będą zagrożone wyginięciem z tego tak. względu, że nie będą się mieszać, ta pula gatunkowa, genetyczna będzie Aha, znacznie mniejsza tak i to będzie po prostu Bo redukować. Ze strony zachodnioeuropejskiej nie ma tych lasów, a Dokładnie. Z naszej strony aż do Pacyfiku idzie ten las. Dokładnie. Dlatego to będzie bardzo negatywny miał wpływ na tą zwierzynę w Puszczy Białowieskiej. No ale tak jest. Trzeba coś poświęcić, prawda, w tej walce o tą rusofobię. Ze wschodem. Tak. Kolejny, Janusz TXX8065. A po co tam w ogóle granica? Przez całe stulecia nie było tam granicy. Szajka warszawska niech da ludziom żyć. No tak jest. Tak, no to trzeba tu szajku wyrzucić z Warszawy. Zrobić wspólną Eurazję od Lizbony do Szanghaju. Żeby wszyscy przyjeżdżali przez tą granicę. Bez problemów. No ale... Jeśli tamta strona by się niczego nie obawiała, prawda, no to przecież no powinny te granice roku. Być, te przejścia powinny być pootwierane, bo tak naprawdę to ten przepływ ludzi w jedną i w drugą stronę to przecież by pomagał. Jeśli tam jest tak świetnie, a tu jest tak źle, no to przecież... Trzeba postawić płot. Dlaczego? Tu nie ma sensu, dlaczego te granice są zamknięte, te przejścia graniczne są pozamykane i dlaczego tak utrudnia się przekraczanie tej granicy na tej jednym zostawionym przejściu Tylko granicznym. Tylko dla jednego celu, bo dzisiaj rząd polskojęzyczny rozgląda Polaków jak zwierzęstwo w zoo, którzy nie można wypuszczać z tych kleci.
Oczywiście, po prostu oni są owcami, których sierść zbierają, czyli forsy od nich zabierają, no i do kieszeni swojej wkładają. No i oczywiście tam na górę trzeba trochę dać. A ja powiem, że podróże kształcą i fajnie by było, żeby te granice były jednak otwarte, żeby ludzie faktycznie mogli przyjeżdżać i zobaczyć, jak tutaj się żyje, kulturę, tradycje, jakie panują, które tak, są bardzo podobne do Polski. Ale polskojęzycznej elity nie chcesz, żeby Polacy coś zobaczyli. Nie to, co będę pokazywać propaganda. No, kłamią o tym, że zachodnia. Oni się bronią przed migrantami, a po prostu nie chcą, żeby Polacy pojechali na Białoruś, to wszystko. No tak, bo przecież migranci nie przechodzą z paszportami przez przejścia graniczne, tak. Tylko Polacy. Dlatego zamyka się przejścia. No. Kolejny, pan rusofil. Od 2010 stosunki polsko-białoruskie są systematycznie niszczone przez polskojęzyczny rząd w Warszawie. Zaczęło się od zawieszenia ruchu osobowego na przejściu granicznym Czeremcha-Wysokolitowsk. Ruch towarowy chyba również zawiesili, ale dopiero w marcu 2020 roku. No dokładnie to za tym, co tutaj mówimy. I prawidłowo mówię, że jeszcze do tych dziej 2020 roku. Znaczy oni chcieli to robić jeszcze... Przecież daleko. Ale trzeba było mieć powód. Pretekst. To nie jest powód, to znaczy pretekst, bo powód to można powiedzieć, że to jest coś faktycznie coś konkretnego, a to jest tylko pretekst, głupi pretekst, bo przecież mówię, tu nie ma żadnego sensu. To. Kolejny. Gamola Gamon. Warszawski reżim to mówią wolna łukaszenkowska Białoruś. Ciekaw jestem, czy ktoś myślący im wierzy. Warszawski reżim? A co? A co w Warszawie? Kto siedzi tam w tym... Belwiederze. Popisz. Męży stanu. No. Wybranie demokratycznych sposób. Którzy pracuje w interesach narodowych. Tak. Dbają o ten interes. Że kto coraz... myślący, a kto myślący wierzy w to, że nie kapitał, nie korporacje międzynarodowe, nie te, kto spłacają budżety tym koalicjom okupacyjnym, tym prawom na śmierdliwość, i innym tym ugrupowaniom, nie oni decydują w Polsce. No idiota może myśleć, że te partie będą słuchać tych, kto tam przeszedł na wybory, coś tam, krzyżyk postawił tam i wszystko. Nie. Te zrobili swoją sprawę, postawili krzyżyk, a te będą robić już swoją sprawę. Prać mózg, żeby krzyżyk stawił się co 5 lat, co 4 lata. No tak. No, dokładnie. I kolejny, Emil 0292. Polska jest 20. gospodarką świata, ponad 900 miliardów dolarów PKB w tym roku. Polski eksport dzisiaj jest tylko 10 miliardów mniejszy od 49-milionowej Hiszpanii. A wy mi coś tu mówicie, że polska gospodarka upada, że bieda, bo nie handlujemy z Białorusią. Hehech. Właśnie sprawdziłem w statystykach i za rok 2022 Białoruś to może 0,5% naszego rocznego eksportu, przecież to kropelka w morzu. Do niczego nam Białoruś nie jest potrzebna. Jedynie do czego była potrzebna to kraj tranzytowy dla ropy i gazu z Rosji do Polski. A i tutaj się nie sprawdziliście, bo mieliśmy najdroższy gaz i ropę w Europie. Z Rosji my mamy porty, możemy handlować z całym światem. To wy jesteście zamknięci z trzech stron i nikogo to nie interesuje i jeszcze ten Mikulesenko, co mówi, że w Polsce nic się nie produkuje i nawet zapałki nie jesteśmy w stanie wyprodukować. Okej, a wy sobie klepcie dalej te stare mazy i białazy i miejcie mniejsze PKB niż 2,8-milionowa Litwa. Dziękujemy bardzo za krytykę i proszę się przypomnieć, jakoś niedawno to było. Informacja była z Polski, że akurat podlaskie biznes najmniej zwrócili się na górę o tym, że przepraszamy bardzo, ale my stracili w ciągu ostatniego roku 123 miliony dolarów. Dlatego, że nie było kontaktu ale z Białorusią. Ale ja powiem tak, może to porównam do dwóch kobiet, jako dwie ojczyzny, Białoruś, Polska. No. Tutaj jest tylko, ktoś mówi, wspomina o PKB. To tak jakby na przykład powiedzieć,
Jestem tak dumny ze swojej mamy prostytutki, bo ona tyle zarobiła dzisiaj w nocy. A ktoś powie drugi, no nie, moja mama znacznie mniej zarabia w zakładzie pracy, w którym pracuje, ale pracuje uczciwie i ma swoją godność i honor. A ten od matki prostytutki, ale ona ma pieniądze większe. No tak, prostytucja to najopłacana praca, jak to mówiąc... Hojnie opłacana. Wcześniej my tak śmiali się, że kiedy taka mama będzie i w szkole będą zapisać mamu, to operator posług intymnych. No ale to jest, no tutaj mówię, nie ma się tutaj co cieszyć z tego PKB, który nawet jeśli Polska ma, jeśli ma tam w statystykach większe, bo jakim kosztem tak naprawdę sprzedania się? To jest kosztem sprzedania, jeszcze... to nie jest kraj niezawisły, niepodległy, suwerenny, tak naprawdę robi co mu każą. A według moich danych Polska ma 2 biliony długów. I przy okazji, nie wiem ile tam płaci procentów, nie wiem. Ale przypuśćmy teraz już polskich panów, pan Biały Dom płaci więcej procent na swój dług, ponad 30 bilionów ma dług państwowy, tylko państwowy, i płaci więcej niż wydaje na zbrojenie. No u mnie też pytanie, no dobrze, jeżeli Polska dzisiejsza jest taka uśpieszna, taka... A dlaczego to cały czas rośnie ceny? Taki sukces w gospodarce polskiej. Dobrze, ale dlaczego Polska nie wyrabia swoje bilazy, nie sprzedaje swoje mazy? Gdzie są te mazy? Gdzie samochody? Gdzie technologie? Tak. Czy tylko montownia? Dobrze, to u nas tutaj wszystko źle. Drugie miejsce ze swoimi bilazami, drugie miejsce przedukowanie mleka. Dobrze. A gdzie polskie? Gdzie polskie Gdzie produkcja polska? Gdzie polskie polonezy? Białoruskie polonezy mamy. Tak. Rakiety swoje, kompleksy rakietowe. Gdzie wasze? Polacy nie mogą produkować rakiet. Gdzie polskie białazy? Gdzie polskie elektrobusy? Gdzie polskie autobusy? No. Tak. Prawdziwy, po technologii polskiej, a nie montownie jakich tam. Dobrze, gdzie stocznie polskie? Ciężarówki polskie gdzie? Tak. A polskie Fiaty, małe, duże? Gdzie elektrownia atomowa polska? Tak. A obiecują za 10 lat chyba teraz już. Czy to myślenie takiego jakiegoś handlarza na rynku stojącego, że o, ja tu przywiozę tam jakieś barachła tego z Niemców, czy jakieś przeprawdał i ja, to jest gospodarka. PKB. PKB rośnie. Rośnie PKB. Barachła więcej. A ceny teraz coraz w górze, nie? W górę. I na żywność, i na prąd, i na gaz, i na ropę, i na benzynę, na wszystko, na każde paliwo. Wszystko coraz to więcej, coraz to wyżej. Panowie, dlaczego, jak tak dobrze jest, to dlaczego coraz drożej? Słuchają Państwo Międzynarodowe Radio Białoruś, program Myśli o Polsce. Kolejny użytkownik, Ewa Kardasz, 4567. Jak się skończy legitymacja parlamentu ukraińskiego, to wszystkich na front, na pierwszą linię. Tak, wszystkich od tych z parlamentu, Zieleńskiego, na front. Jako kamikadze. No przydałoby się, ale myślę, że zanim Polska ma... Kto komu tak swędzi na tą wojaczkę, to niech teraz nie czeka, aż wojsko ruskie przyjdzie do granicy, a teraz niech jedzie sobie i na tym froncie wschodnim walczy, dzielnie walczy. Zobaczymy, jak szybko zwróci się z powrotem w trumnie. Wojtek Jankowski, 2490. Dzień dobry, Radio Białoruś. Cieszę się z Waszych słusznych dyskusji geopolitycznych. Prowadzę swój kanał od lat i wspieram Białoruś i Rosję. Chciałbym w Polsce takiego dyktatora w kierunku dobra z miłosierdziem walczącym, nie pełzającym, jak prezydent Putin i Łukaszenka. Serdecznie pozdrawiam, Wojtek, Normandia. Proszę bardzo uważać na Olszańskiego i Osadowskiego, to ludzie Brauna. No nie wiem, czyje one ludzie. Już na pewno te ludzie lepiej wiedzą, czym my. Czyje oni ludzie? Chociaż myślę, że każdy powinien być samym sobą.
a nie czyim. Zobaczymy. Ale w każdym bądź razie ja dosłownie wczoraj oglądałem takie wideo krótkie i tam akurat taki, no taki prawdziwy chochol, wiecie, po ukraińsku walił równo. Widać, że tak dobrze zna język, że naprawdę Ukrainiec jest taki, wiesz, tatuowany i tak dalej. Jak on się wściekał i po prostu piana z niego leciała. Mówię, cholera jasna, nam by takiego prezydenta jak ten Łukaszenko. Nam by takiego, znaczy Ukraińcy chodzą, żebrzą o wszystko, za wszystkiego im brakuje. Oni by chcieli żyć, oni marzą o tym, żeby żyć tak jak są. My nie uważamy, że tak przepych u nas na Białorusi jest. Normalnie żyjemy, dla nas to normalnie. Ja znam takiego... Złoty unitazy doma nie trzymamy. Z Ukrainy unitety. Złote batony, buki te, no. Janukowiczowskim tak samo u nas nie ma, ale u Janukowicza było. I co, Ukraina lepiej żyje? Tak. Jak kierownik państwa ma złoty kibel, to na pewno jak coś z tym państwem nie jest w porządku. No, ale to takie bezguście dla mnie kicz tak naprawdę. No to takiego złodzieja po prostu Janukowicz. No przecież złodziej, no co tu mówić. Bo w głowie ma to poukładane, żeby robić to wszystko do złotego puchara, nie? Żeby na złocie sobie usiąść. No to, to takie prostackie, to takie brak inteligencji, wychowania. Kiczowate. No kicz to, kicz, rzeczywiście. No, to marzenie, to spełniło się marzenie złodzieja. Robić to wszystko prost, do złota. Istnieje taka przymówka. Ptak w dłoni jest wart dwa w buszu. To. I prosto, a kiedy tam ktoś to tam myśli, polska wersja to lepszy wróbel w garści niż gołąb na dachu. No tak. Bo no kiedy myślisz, że o, dzisiaj tut wielki PKB to nic. To pieniądze jakieś tam przez jakiś system elektroniczny przeszedł przez państwowy. No. Jakie pieniądze, w jaką stronę poszedli, może oni na Cyprus poszedli, tam, czy tam jeszcze indziej, kiedy. Tak. I nic, no, opłacili tam podatki te za posługi finansowe i wszystko. Nie, ja nie będę przeczył. A gdzie to koszyk spożywczy powinien być? Kiedy on mniejszy w wyniku, to PKB chociaż tam 4 miliardy dolarów na jedną osobę może być. Ale nic to nie znaczy dla tej jednej osoby. Może dla jakiejś tam jednej, kto jaka będzie siedzieć na końcu tego, tego przekroczenia tych pieniądzów. Może coś będzie lepiej, ale to bzdura powniutka. Ale to jest podobnie jakby porównać giełdy i te wszystkie spółki akcyjne. No bo przecież zwróćmy uwagę sobie, jak to wygląda tak po prostu, tak? Jest jakiś zakład pracy wybudowany, on ma jakąś wartość, nie wiem, jakieś fundamenty, jakieś tam może cegły, ściany tak, dachy i później dodatkowa rzecz, no to wiadomo, jakieś urządzenia, maszyny do produkowania. No wiadomo, jeszcze ten know-how, ta wiedza, ludzie, którzy tam pracują z tą wiedzą, są wykształceni, przyuczeni do produkcji i to ma swoją wartość, wiadomo, to ma jakąś tam swoją wartość tych 100%, nie wiem, 100 dolarów, 100, nie wiem, rubli i teraz nagle wchodzi taka firma na rynek, tak? Gdzieś tam na giełdę chciałem powiedzieć. Uh-huh. I tu się zaczynają dziać cuda, bo taka firma może nagle, nie wiem, stać się warta 100 razy więcej, bo nie wiem, ale jak? W jaki sposób? Spekulacje. Dokładnie, to jest spekulacja, więc ten cały PKB, o którym tutaj wcześniej było powiedziane, to jest oparty na spekulacji. Na tych wszystkich spółkach giełdowych, które tak naprawdę, czy one tyle są warte tak naprawdę? Czy ta cegła w tej mówię, jednej firmie jest warta więcej niż tej drugiej, użyta do wybudowania tego zakładu pracy? Nie, no to spekulacja. Dokładnie, bo przecież jeśli ktoś przyjedzie tutaj na Białoruś i spojrzy na ten kraj własnymi oczami, bo przecież tak, mamy tutaj i Miński, wiele innych tych miejscowości, przejdzie się tutaj tutejszymi drogami, które są w dobrym stanie, szerokie, Miński jest utrzymany, czysty, budynki są ładne,
wszystko zadbane, ładne, duże parki. I teraz to porówna sobie na przykład z Polską. Ja nie twierdzę, że jest na przykład w Polsce gorzej pod tym względem. Prawdopodobnie jest podobnie. Ja mówię, że jest podobnie. Podobny mówię i teraz tak. Do czego zmierzam? No ja rozumiem, że Polska jest krajem czterokrotnie większym, prawda? Znaczy ludnością. Ludnością, jeśli chodzi o ludność. Terenem to o jedną półtora krotnie. Tak. Więc jeśli ten standard, to co widzimy tutaj na Białorusi, jest podobny do tego standardu, który jest w Polsce, prawda? Ale więc... Gdzie tu, to tak jak kolega powiedział, to po prostu te PKB jest oderwane od rzeczywistości, to jest jakaś spekulacja, bo ja rozumiem, że może być czterokrotnie większy, bo jest, nie wiem, cztery razy więcej mieszkańców, prawda? Więc prawdopodobnie jest cztery razy więcej mieszkań i może cztery razy więcej tych montowni niż tutaj zakładów pracy. No. Ale no nie oszukujmy się, przecież nie może być to tak naprawdę w realnym jakimś rozliczeniu warte, tak jak ktoś tam wspomniał, że to jest tyle więcej warte, bo to prawdopodobnie jest jakaś spekulacja giełdowa gdzieś, bo ktoś sobie wymyślił, że ta cegła moja będzie warta 1000 razy więcej niż twoja cegła użyta w twoim zakładzie pracy. No bzdura, no. I poza tym nie trzeba zapominać, że przecież to Białoruś już od dawna pod sankcjami jest. Ma swoje sankcje nie pierwszy rok. A dotychczas Polska była wspierana przez Zachód. A trzeba jeszcze nie zapominać, Polacy, moi drodzy, że po 1945 roku Warszawa była odbudowana z cegły z Leningradu, czyli z Rosji. I w ogóle z Rosji dostała, czyli Polska po wojnie dostała pomoc najpierw od Rosji, po 1989 roku dostawała pomoc z Zachodu, a teraz zaczynają, trzeba płacić temu Zachodowi no, my haracz. Już zapłaciliśmy w latach 90. likwidując swój przemysł. Zaczęło się, tak zaczęło się. Już żeśmy zapłacili od razu. Na początku, najpierw żeśmy zapłacili, zlikwidowaliśmy przemysł, swoją gospodarkę narodową, tak. A dopiero później zaczęliśmy dostawać 10 lat później jakieś tam dotacje z Unii Europejskiej, więc najpierw musieliśmy zlikwidować wszystko, dopiero później jakieś skapywały pieniądze. Trzeba podtrzymać pieniądze. Tak, dokładnie. Zniszczyć pieniądze, żeby... Zniszczyć produkcję, żeby dostać pieniądze. Tak? Zniszczyć no, gospodarkę. Gospodarkę, tak, właśnie. Ile tam, Daniel mówił, 60 tysięcy przedsiębiorstw było zniszczone w Polsce. No to Polacy. Nie wiem, skąd bierze się to PKB. Tak naprawdę, ja nawet nie wiem. U nas, przynajmniej, chyba w Bobruśku robią te zapałki, tak? Nie, w Pińsku i w Borysowie. Borysów, o, PDO Borysów. PDO Borysów, Pińsk. Ten kawał pamiętam. Dobra, przejdźmy do następnego komentarza. Dobra. Edek Listonosz 6738. Witam, jak się można z wami skontaktować? Pisałem na Messengerze, ale nikt nie przeczytał. Chodziłoby o wyjazd turystyczny na Białoruś. Czy mielibyście jakieś propozycje, gdzie się zatrzymać, co zobaczyć, jak się poruszać po Białorusi? 7, 8, 9 następnego miesiąca zapraszamy do Grodna. Czemu następnego? Tak, następnego. No, w czerwcu. Następnym się wspomnieli. No, czyli za tydzień, praktycznie rzecz biorąc, można przyjechać do Grodna, tam będzie Festiwal Kultur Narodowych. Dużo ludzi, uprzedzam, dużo to będzie szaszlyków z piwem. Nie tylko, tak. Nie tylko będzie mianowicie kuchnia różnych narodów. Krajów, tak. Różnych krajów, tak samo i polska, narodów, białoruska, litewska, i litewska, tatarska. I płow będzie, nasz prezydent już opowiedział, że sam może gotować płow, który jego nauczył prezydent Tadżykistanu. Z także... praktycznych informacji to tak, wystarczy paszport, tak. Ubezpieczenie jest obowiązkowe, ale nie zawsze sprawdzane, więc niektórzy mogą o tym nie wiedzieć, jeśli chodzi o od wypadków. Wiedzieć na granicy, jeśli ktoś się spyta, gdzie się jedzie, ale nie trzeba mieć niczego jeszcze zarezerwowanego. I wyjeżdżać doba wcześniej niż macie być 7, to lepiej wyjechać 5, żeby przyjechać 6. Albo 7. Tam pytanie do granicy, do straży granicznej, czy to przez Litwę, tam Bieniakonie, przez... No, jeszcze jest otwarty. Rejon Werejnewski. Albo przez Łotwę, tam krócej, bo przez Brześć, Terespol, to tam 30 godzin ostatnio pan sędzia się stał 30 godzin. Tak, oni stworzyli z kolejki obóz koncentracyjny. No.
Także przez Brześć to długo czekać, lepiej przez Łotwę. Tam jeszcze to trochę dalej, no sporo dalej jechać, ale mniej stać. I noclegi szukać najlepiej na ostrowo.ru, to taki odpowiednik booking.com. Więc albo to każdy napisać będzie można Mielkowszczyzna, mają bu, baj. Mhm. Czyli kolega oferuje nocleg. Tak, znaczy oferuje nocleg, mogę poradzić niestety. Tylko Mielkowszczyzna, Yandex, baj. O. Mielkowszczyzna, Yandex, baj. Proszę pisać, coś poradzę. Kolejny komentarz. Jan Adamczyk 3714. Polecam. Pierwsza połowa nudna, bo o Putinie i Łukaszence. Chociaż wygląda, że wojna będzie. Ale to normalne. Pamiętam, co jako dziecko słyszałem od starszych. Póki u władzy są ci, co sami brali udział w wojnie, to wojny nie będzie. Niezależnie jak sobie wygrażają. Jak to pokolenie wymrze, to wojna będzie. No nadszedł ten czas, ale dalej jest kabaret. I o Wołoszańskim, jak zmieniały mu się poglądy, i o Bajtku i porównanie go z Dyzmą. I o posłach wędrowniczkach z okresu II RP, jak zmieniały im się poglądy według tego, gdzie więcej płacili. Niestety, nie ma za dużo o naszych obecnych posłach. Źródło to Radio Białoruś. U nas jest teraz Bielsat nadający na Białoruś. Kiedyś było Radio Wolna Europa i słuchałem tego od 10 do 24 roku życia. To Radio Białoruś jest dla mnie teraz odpowiednikiem tej wolnej Europy. No, my wolne Eurazję. My nie dzielimy. Dziękuję bardzo. Nie dzielimy Eurazję na Europę i inne części. I to nasza główna rzecz. I różnica druga. My nie występujemy za kolonizację, jak to robiła Wolna Europa. Tam makaron na uszy powiesić, poprać mózg, opowieść o wolności. My nie mówimy o wolności. U nas jest dyktatura. I my tu dyktaturę bardzo lubimy. Mówimy o niepodległości. Tak. Niepodległość to prawdziwa wolność. Bo kiedy u ciebie wielki PKB, ale nie ma technologii, na następny dzień ten kranik zakręca tutaj i wszystko. Główna różnica jaka? Oni i teraz przez Belsat, Radio Free Liberty, oni mówili o wolności dlatego, żeby tutaj zatłumić mózg naszym ludziom i żeby przyjść, postawić swoich marionetek i rządzić, i zrobić kolonię z nas. Dlaczego chcemy niepodległości dla Polski? Jaka różnica między nami? Chcemy, żeby panowała w Polsce racja stanu, żeby rząd był nie polskojęzyczny, a prawdziwy polski, żeby pracował w interesach narodowych. Jeżeli tak będzie, jeżeli będzie politycy polski pracować w swoich w interesie swojego narodu, wtedy możemy z taką Polską odnowić stosunki normalne, odnowić stosunki między ludźmi, odnowić gospodarcze. I to będzie na korzyść jak Białorusi, tak i Polski. I jeszcze wierzę w to, że Polska prawdziwa, jeżeli będzie prawdziwe, niepodległe państwem, nie wkręci się w wojnę niszczącą i Polaków, i Białorusinów. I ta główna różnica. Nie skolonizować chcemy Polaków, a chcemy, żeby oni zrozumieli, że tutaj nie ma na wschodzie wrogów dla nich i że możemy razem żyć w swoich państwach, współpracować i być dobrymi braćmi i sąsiadami. A proszę bardzo, pierwszy krok Łukaszenko już zrobił. Nie jeden krok, ale jeden z takich bardziej jawnych. Możecie jechać na Białoruś bez wiz. Tak. Paszport i jeżdżam. Czemu Białoruś? Otwiera granice, zaprasza. Dyktatura otwiera granice, a demokracja zamyka. I ploty buduje. No. Tak. Kolejny. Rafał Rapacewicz 6873. Aż się marzy. Polak, Białorusin, Rosjanin. Wspólnie, razem, bezpieczeństwo, dobrobyt, miłość dla najpiękniejszych na świecie słowiańskich kobiet i dzieci i reszta narodów Słowian. Tak jak to było kiedyś. Całkiem niedawno, okiem historii wczoraj, osobiście jestem przekonany, że proces przejęcia Polski i krajów bałtyckich przez zachodni zabór to epizod i minie stosunkowo szybko i mam nadzieję, w sposób bezinwazyjny droga pokoju. Stąd tak ważne historycznie sprawy
W Ukrainie. W historii to już było. Dyktatorzy Białorusi i Rosji to niezwykle doświadczeni i rozważni politycy z sztabami specjalistów. Liczę i na ich mądrość i rozsądek. Świata dziękuję za program. Dziękuję. O, prawdziwe słowa. No. Że dyktatorzy to mądrzycy, którzy mądrość przeładzą. Jak może być mądrym polityk, którego wybrali na 4 lata i on zbiegł po tych 4 latach? No 8 lat jeszcze może. Ukradł tak, pieniądze tak, dla siebie, zarobił tak w sposób przestępczy. A jeszcze bardzo ciekawe, że na tych polityków, przed tym jak ich nakierować na kandydata prezydenta czy tam premiera, potrzebne jest zebrać kompromat. No tak. Tak. Oczywiście. I ten kompromat, tak, im jak huką z tym kompromatem kierować. A co to dyktator? Na dyktatora nie ma kompromata. A Łukaszenko już ile lat? 10 lat. Tam ten Bush jeszcze młodszy tam, tak, mówił, dzisiaj my znajdziemy złoto Łukaszenki, później Condoleezza Rice, dzisiaj my znajdziemy złoto Łukaszenki, dzisiaj szukają. Tam Cichadajka tam z kimś szuka, kozielkuje się i szuka te pieniądze. To, no, kiedy się jej nie znajdzie, to kto znajdzie? Na pewno babcia Dusia jakaś tam, Jadzia z fundusza Sorosza z filii polskiej będę znajdzie te pieniądze. Szybciej ona znajdzie pieniądze tego Sorosza niż Łukaszenki. Prawdę powiedziawszy, ja nawet ich nie rozumiem. 30 lat szukają, znaleźć nie mogą. No panowie, no to trochę, jak to się, trochę hojności, no by, jakby tak by zrobili, żeby znaleźli te pieniądze, nie? No, okłamcie już je wreszcie, bo jak swego czasu żartował Putin na taką poważną sprawę. Przecież, jak pokazywał do swego czasu Colin Powell, że w Iraku jest broń jądrowa, znaczy chemiczna. W Iraku jest broń chemiczna, proszę bardzo, ten biały proszek. I co? Weszli do Iraku, pozabijali setki tysięcy ludzi, wymordowali. Znaleźli? Nie, broń chemicznej nie znaleźli. No to Putin żartował, no słuchajcie ludzie, no skoro wy tak tyle narobiliście wszystkiego, tyle ludzi pozamordowali, no przywieźcie chociaż swoją tam broń, podłożycie i powiedzcie, znajdźcie, później zróbcie. Później swego czasu w Syrii coś takiego robili akurat. Fałszywe te nagrania robili, że niby Asad chemią, tak, ludzi truł. Tam już zrobili tak. A w Iraku nawet tego nie zrobili. Takie leniuchy. No to jejku, no to wreszcie, no trochę hojności, no znajdźcie tam kilka miliardów, no tego. Przecież on i tak mówił, że jak znajdziecie, to zabierajcie. No nie znaleźli, no przecież pokazalibyście, tak zrobiliby. Ja wiem. No. Odkryję tajemnicę, gdzie są te pieniądze. No, co? Proszę, gdzie? Proszę przyjechać do nas. Można do Mińska, do Grodna, do Chomela, Witebska. W każdym zobaczyć mieście. Nasze drogi, nasze fabryki, nasze zakłady. Pieniądze Łukaszenki w tych rzeczach są. Taka tajemnica. Filantrop. Ja już chciałem trochę wykopać, wiesz pan. W służbie zdrowia. Ja bym już tak dać. Jest, służbie zdrowia tak. Która jest bardzo dobra tutaj. W przychodniach. Kolejny. Danio 5489. PRL to głupota, Polska musi być krajem rozwiniętym, lubiącym USA, jak i Chiny. A ciekawa a bardzo na to powinna być, powinna kochać. USA, jak i Chiny. Nie, Chiny też muszą kochać USA. Tutaj taki sens. Może chodzi o Tajwan. A może o Tajwan chodzi? No Litwa już wybrała Tajwan. Tak. Potem pokochała. A po 2 lata po wybraniu Tajwaniu już nie. No tutaj, płakała, że pieniądze straciła. Dlaczego Polska musi kochać USA? Polska musi kochać Polaków przede wszystkim. Tak, i dlatego musi być niepodległa. Nie, Polaków nie warto kochać, tylko USA. Stany Zjednoczone to gospodarze świata, to kraj bogów.
którym potrzebna, kłanie się i modli się. I tylko Stany Zjednoczone wszystko będą decydować. A kto nie chce tej decyzji otrzymać, to on otrzyma wtedy ołowiany pocałunek. No to już próbowali w Słowacji. Już. A w Iraku, proszę bardzo, udało się im. Także to jest szkoda, ale smutny żart. Słuchają Państwo Międzynarodowe Radio Białoruś, program Myśli o Polsce. Kolejny komentarz od użytkownika XDGXGACHA6475. To bez znaczenia, kto będzie prezydentem. Pewnie ktoś z PO, bo systemowi potrzeba jest luźna legislacja bez obawy o problemy z pchanymi niekorzystnymi dla polskiej gospodarki ustawami. No do korupcji lobbystycznej kukiełki i jak to mówicie, sprzedajne kurtyzany. Sprzedaj. No tak, prawdziwe, że będę, tam nawet potrzebno tak mówić, że te wszyscy przynależności do jakichkolwiek partii nic nie znaczy. Partie przyjaciółów tam piwa, przyjaciółów narkotyków, czy tam jeszcze coś, jak nas mówić, wszystko jedno zło. Jak to, co się patrzy, przyjaciele narkotyków, to chyba na Ukrainie to już można. Jak słyszałem ten... Taki zwolennik narkotyków rządzi Ukrainą. No. Tak, u niego takie kozielki otrzymają się w ofisie prezydenta. Takie halucynacje. Ja tak myślę, takie. No oczywiście, cały czas zwycięstwo, cały czas u niego zwycięstwo. I ja tak pomyślałem, że on chyba zdecydował tak, że po co cały czas skąd sprowadzać? Prost za każdym słowem od Zieleńskiego zwycięstwo będzie przekleństwo. Nie, to jest tak, to wygląda tak, że co kreseczka to bliżej Moskwy. No. Co kreseczka to bliżej Moskwy. I po co ściągać tą kreseczkę gdzieś z Ameryki Południowej? Szkoda, skoro można u siebie to zrobić, nie? Szkoda, że na Zachodzie nie wszyscy używają narkotyki i nie wierzą w tych halucynacji Zieleńskiego. Ale on myśli od swojej hojnej duszy. Chyba trochę tego, to uwierzył. Tak. Leszek Baszczak 8907. Jest taka piosenka, zaczynająca się od słów. Nie zna życia ten, kto nie służył w marynarce. Trawestując te słowa na współczesne, polityczne uwarunkowania, można powiedzieć, że nie rozumie polityki i tego, co aktualnie dzieje się na świecie. Ten, kto nie uczestniczył w obronie rozumu przed uwarunkowaniem go przez totalitarne europejskie reżimy. To państwa i narody europejskie, a historia to potwierdza, owładnęły ludzkość całego świata swoimi spekulatywnymi ludobójczymi teoriami, ludzkość całego pozaeuropejskiego świata w porozumieniu i jedności broniąc się, dąży do wyzwolenia się spod wpływów Europy. Nad Europą zachodzi słońce. I nie tylko nad Europą, nad Stanami Zjednoczonymi jeszcze zachodzi słońce, bo wszystkiemu innemu światu prost już nie podoba się już tam alergia na tu zachodocentryzm taki, centryczność taką, bo świat różny. Więcej krajów to nie kraje zachodnie, 150 krajów to wschód kolektywny. I po tomu koniecznie można tam mówić o bilionach PKB na jednego człowieka, ale kiedy u ciebie tylko 50 krajów, kiedy te 50 krajów dzisiaj żyją za to, że okradli wszystki świat 500 lat, no co tut mówić? I dzisiaj te 150 krajów, którzy ich okradali, mówią, nie panowie, chopić, już wystarczy. Potrzebna dzisiaj zaczynać pracować, oddawać te pieniądze, które wy, pani, zebrali tam w Brukseli, w Waszyngtonie, jeszcze gdzieś. A co to znaczy? Rekompensować. A to znaczy odpracować. I Polsce potrzebno myśleć dzisiaj. Chce Polska być tymi, kto będą rekompensować wszystkiemu światu za tą kolonizacyjną politykę? Czy, a znaczy co?
Znaczy Polakom będą mówić Francuzi, tam, Brytyjcy, Amerykanie. Polacy, jedźcie odpracowywać za wolność, za demokrację. Nie potrzebno na to iść, nie potrzebno być niewolnikami Zachodu, potrzebno być wolnymi człowiekami Wschodu. Trzeba najpierw zrozumieć, Polacy powinni najpierw zrozumieć tak naprawdę, gdzie tak naprawdę się znajdują, bo tak, tam był jeden komentarz, że ktoś napowiedział, oni że Polska są... jest krajem zachodnim, ale przecież tak naprawdę my nie należymy do Zachodu, jeśli mówię o Polsce, bo my jesteśmy tylko kolonią Zachodu, bo ja się zapytam tego użytkownika, mówię... tego pana, tego komentarza, zapytam się go w takim razie, niech mi wymieni te firmy polskie, te koncerny polskie, które przejęły jakieś, nie wiem, zakłady na Zachodzie. Chcę usłyszeć nazwy tych polskich firm, które zamykały te firmy niemieckie, amerykańskie czy brytyjskie, przejmując je i budując swoje, mówię, jakieś fabryki. No, może mi chociaż jedną wymieni, bo jeśli tak, no to faktycznie może Polska jest częścią Zachodu, ale jeśli jest na odwrót, to tak naprawdę Polska nie jest częścią Zachodu, jest tylko kolonią Zachodu i niczym więcej. Właśnie tak. Polska już jest głęboko w czterech literach i coraz więcej, coraz głębiej się pogrąża w tym. A co się tyczy Zachodu, to proszę bardzo, Francja, zachodni kraj, jak najbardziej zachodni, piękny, ładny, miejsce położenia jest piękne. I teraz tę Francję wywalają z Afryki i zapraszają po prostu Rosjan. Dlaczego? A chyba zachowywali się nieładnie. A ostatnio to proszę bardzo, takie miejsce jak Nowa Kaledonia, to przecież tam też już Francuzów nie chcą. I ta zachodnia, ta francuska kolonia, tak zwana zamorska, za tysiące kilometrów od Francji, muszą już Francuzi tam wysyłać wojsko. No dlaczego? Dla demokratyzacji. Demokratory przyjedą. A demokratyzatory ze sobą wzięli te demokraci. Ołowiane pocałunki. Zbroją, tak. Tak, oczywiście. Widzieliśmy już te wideo, jak oni tam wyskakują i do czego się szykują. Także ta Nowa Kaledonia może też wolności chce, co? No to oni są, w Nowej Kaledonii chyba są bardziej zdecydowani niż w Polsce. Kolejny użytkownik, 4, Reinevan. Operacji korekty płci nie trzeba przeprowadzać w USA. Od wielu lat są wykonywane w Polsce. Pierwszą operację korekty płci z żeńskiej na męską wykonano w Polsce w 1937 roku. Praktycznie za czasów Piłsudskiego. No tak. Była to osoba interpłciowa, która przy urodzeniu została uznana za kobietę, ale posiadała jądra. Pierwszą operację korekty płci z męskiej na żeńską wykonano w Polsce w 1963 roku. Nie wiem, jaka była przyczyna, ale być może była to dysforia płciowa. Jak mawia Ferdynand Kiepski z polskiego serialu komediowego, są rzeczy na niebie i ziemi, o których się fizjologom nie śniło. Może zostawmy takie przypadki sprawy lekarzom. Jestem przeciwny nakłanianiu kogoś do zmiany płci, a taka decyzja powinna być poprzedzona konsultacją seksuologiczną i psychiatryczną. Jestem też przeciwny takim zabiegom u dzieci, poza niektórymi przypadkami interpłciowości. Takie zabiegi powinny być dopuszczalne po 18 roku życia, ewentualnie po 16 za zgodą i pacjenta i jego rodziców. Jeżeli ktoś opracuje skuteczną i bezpieczną metodę farmakologicznego leczenia z dysforii płciowej, to wiele takich jednak okaleczających zabiegów nie będzie konieczne. Niestety dzisiaj jest to często potrzebne. Pozdrawiam serdecznie. No nie myślę, że tak aż tak często potrzebne, patrząc na te manifestacje. Potrzebne, bardzo często, codziennie. A ja powiem, że ten użytkownik ma dużo racji, bo skupia się tutaj od strony naukowej tak naprawdę, pomijając tą sferę ideologiczną, która jest przepełniona, że tak powiem, ta cała, mówię, dzisiejsza ale polityka i ideologia. Ale tutaj mówię przede wszystkim o chorobie fizjologicznej. Tak, no tak. A dzisiaj, że mówisz te propagandyści... Psychicznej. Co u ciebie w głowie wyobraził siebie innym... przedstawicielem innej płci, znaczy ciebie trzeba iść do chirurga, on ciebie wszystko odreże czy przyszczepi. Znaczy jak ktoś, powiedzmy jakaś osoba
męskiej psi uważa siebie za kobietę, to z nią się cackają. A jak ktoś uważa, że on jest Napoleonem, to jego wsadzają do szpitala psychiatrycznego. No ludzie, no bo coś to, tam nie w porządku. To jest choroba psychiczna, jeśli chodzi o te, to, mówię, to wyobrażenie sobie, że ktoś się urodził mężczyzną, ale chce być kobietą i tak dalej. No ale tu faktycznie ta jedna ale żeby to na tym się zatrzymali. Choroby powinny leczyć psychiatrzy, a nie chirurgi. Tak jest, tak jest. To jest sprawa dla psychiatry. Ale tutaj no faktycznie zdarzają się, niezwykle rzadko, ale zdarzają się sytuacje takie, że... No są, że są. Ale to wyjątki. Tak, i o tym ten pan pisze i ja rozumiem. Przykładam, że ale on mówi, coraz częściej to mówi się, tak? Znaczy nie, akurat, nie, on kończy. bardzo rozsądnie pisze. Nie, ja kończę tam, on mówi. Niestety dzisiaj jest to często potrzebne i chodzi o te okaleczające zabiegi, czyli te, które gdzieś tam powiedzmy pod wpływem właśnie tego... Okaleczające to jedna sprawa. Mówię, że nie prokaleczające, nie okaleczające. Przecież nie może być tego miliony. No a ja przecież w Hiszpanii tam... Na wszystko polsko międzywojenny jeden przypadek był. No właśnie. I na wszystkie PRL drugi przypadek. Tak, tak. I to jest właśnie, to potwierdza to, ile tak naprawdę tych przypadków jest. Tak, a to co? Ile, dlaczego w ogóle ten temat tak spolityzowany jest. To jest wyjątek, a nie normalna właśnie, sprawa. Wyjątkowa. A wyjątek potwierdza regułę. No. Tak. Ostatni komentarz od użytkownika... Webmob Post 5619. O czym panowie mówią? Szkoda, że patriarchat nie ma takiej empatii, by zobaczyć sytuację oczami matriarchatu. Może zauważyliby panowie dobroczynność i trafność takiej perspektywy. Matki nam trzeba, nie baćki. By raz na zawsze zablokować zdrajców, to tylko dla patriarchatu jest trudne. Gubernatorzy, czyli pełnomocnicy amerykańskich terrorystów, psychopatyczni beneficjenci kapitału z Wall Street, ich siłę poczuli nasi przodkowie, faszystów amerykańskie oszustwa i wymuszenia opakowane z wypieczoną paranoją, tylko po to, by być uśmiercanym w kąpielach faszystowskiej, ludobójczej nienawiści, rusofobii. Pan Piotr ma dzisiaj humor, trzeba przyznać. No tak dobrze, kiedy będzie nie baćka, dobrze, matka. Mamy w Unii Europejskiej matką ginekologinię. I no, co? Co z tego? Chodzi nie o tym, że tylko mężczyzna może kierować i rządzić w sposób poprawny. Chodzi o to, co u niego w głowie. W jaki sposób, jakie cele stawiają rządy, kimi kierują mężczyzny czy kobiety. No i co z tego, że będzie Ursula kierować, czy jakaś Agnieszka, jeżeli ona nie będzie dbać o sprawach narodowych? A ja nie myślę, że Ursula jest matką. Ona jest macochą. Macochą europejców. Macochą, no tak. Macochą. Mnie osobiście nie przeszkadzałoby, gdyby prezydentem była kobieta o takich poglądach jak prezydent Łukaszenka. Przecież to jest tylko kwestia... Tak, matka polskie. No tak, może być. Ludola. Nie mam nic przeciwko temu. Tak, to był ostatni komentarz. Tak więc można podziękować naszym słuchaczom i widzom za uwagę. Ponownie zaprosić do... Już czas? Tak, to był ostatni komentarz. Tak. Ponownie zaprosić do subskrybowania, komentowania, zadawania pytań i... na które będziemy oczywiście odpowiadać. Dziękuję bardzo, do zobaczenia. Do zobaczenia.